jak wiemy, długie wspólne życie, 70 lat. To było bardzo interesujące, ciekawe, acz trudne, bo przecież losy historii niewątpliwie decydowały o tym, jak należy funkcjonować w tym życiu. A więc był okres trudny, powojenny, okres stalinizmu. Był taki moment, kiedy ja się urodziłam i trzeba było, brakło węgla. Więc tatuś poszedł na dworzec w Wądrożu Wielkim i zbierał. PKP? Tak naprawdę chyba z błota. To, co się wysypało z wagonów, żeby zapewnić dziecku. Potem praca w gminnej spółdzielni. Mieli niewielkie gospodarstwo i wiedzieli, że aby z tych kilku hektarów wyciągnąć jak najwięcej, zajęli się produkcją warzyw na nasiona. I to dawało istotnie bardzo dostatnie życie, ale praca była bardzo, bardzo ciężka. Nigdy nie zrezygnował tatuś z pracy w innej spółdzielni, pracował do emerytury. 32 lata. Natomiast ponad 20 lat uprawiali warzywa na nasiona. To były selery, cebula, sałata, cebula, ogórki. Tak. Ogórki. Głównie cebula. Co jest ważne, żeby było czekać na. I jest teraz już można się przyznać, bo to było w socjalizmie głębokim. Kiedy cebula, bo ponieważ kontrole były permanentne i nagminne, by rolnikowi nie pozwolić, by miał jakiekolwiek pieniądze. Bo to były lata 60., więc permanentne, tak jak mówiłam, kontrole, a może rolnik dosadził kilka rzędów cebuli i wtedy będzie werdykt zaorać całe pole. I kiedy cebula dostała choroby, która się nazywała, tatusiu, jak? Takie mączniak chyba to był. Mączniak rzekomy. Mączniak rzekomy. To są takie białe plamy na cebuli. Więc na łodyg, rodzice byli zawsze nieprawdopodobnie pracowici i zaradni. I to pozwalało na takie dostatnie, miłe, sympatyczne życie, bo byli bardzo zaradni, bardzo, bardzo pracowici. I tatuś zakupił zieloną farbę. Pędzelki. My małe dzieci zmieściłyśmy się w tych lajeczkach. Pędzelki wymalowałyśmy te klapki. Cebula była przed zbiorem i dlatego już trzeba było ją uratować, bo inaczej to ona by się przewróciła podczas tej choroby. I nie byłoby. Ogromne głowy, tak. Z nasionami. Dlatego trzeba było tak. Zmieściły. Byłyśmy w szkole podstawowej. Cebulka wymalowana, kontrola. Piękna cebula. I jeszcze była za to premia. Kiedy było trudniej, tatusiu? Kiedy było trudniej? Czy po wojnie, czy w stanie wojennym, a więc po 81 roku? To był jeden diabeł. Niemcy zagrażali karą śmierci za wszystko. Za wszystko. Przykładowo wyjść po godzinie 20 wieczorem poza dom, kara śmierci. No i za wszystko kara śmierci. Tak, kawałek mięsa sprzedał w mieście, też było kara śmierci. To było ciężko. No. Teraz, a po wojnie, zaraz po wojnie, ogromnie komunizm duszył naród. Okropnie. I najgorszy był socjalizm. I na ten temat mógłbym dużo powiedzieć, ale to. Nie socjalizm, tylko chciałam powiedzieć. Stalinizm, okres stalinizmu był najtrudniejszy. Ja wiem. No tak. Kiedy tatuś nie chciał pracować w kołchozie, to natychmiast zwolniono cię. Z pracy. Z pracy mnie zwolniono. Kilka razy mnie zwalniało z pracy. Bo nie chciał pracować w kołchozie. A kiedy z kolei oddał legitymację partyjną? W 64 roku. Bo stwierdził, że to nie jest ta droga. Wróg narodu. To przez bardzo wiele lat nie dostał żadnej podwyżki. Ani podwyżki, ani nagrody, ani premii. Żadnej. Pensje były wrogiem dużo. Narodu. Pensje i moja teczka PZPR-u jest bardzo bogata. Tak. Chciałem ją dostać właśnie tą teczkę. Oni komunizm przeszkadzał mnie, a ja im. A to było niedobre. Ja powinienem się był troszkę przychylić do komunizmu. Byłoby mi dużo lepiej.
jak wiele Polaków zrobiło. Miliony Polaków tak zrobiło. Ale dzisiaj się dobrze z tym czujesz, bo to jest sprawa honoru, prawda? Mam sumienie według Polski. To jest sprawa honoru. A rodzice byli niezmiernie zaradni, tak jak powiedziałam na następie. Tatuś jest krawcem ciężkim, tak się to nazywało. Tu jest krawcowa szycia lekkiego, a więc wszystkie płaszczyki, wtedy kiedy nic nie było, to dziewczynki miały piękne płaszczyki, a mamusia prenumerując od pierwszego numeru przyjaciółkę i była bardzo długo, ten numer był w domu, pierwszy numer przyjaciółki. Mamusia czytała przyjaciółkę, wiem, że nawet korespondowała. Miałyśmy zawsze według obowiązującej mody i trendów miałyśmy sukieneczki szyte, że zaradność rodziców pozwalała nam, naprawdę jesteśmy niezmiernie wdzięczni rodzicom. I do szkoły piękne komórki. A dziś są w świetnej kondycji, może właśnie dlatego, że tak dużo pracowali i bardzo dużo czytają do dziś. Bardzo dużo czytają do dzisiaj. No i z powodu wiary to miałem duże komplikacje w pracy. Z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego rodzice ufundowali do kościoła ornat, który sami szyli. Piękny ornat. Gdzieś na pewno w skrzyni dziś leży, bo przecież ma na 50, tak, ma 45 lat. I w miejscowości, w której się urodził dziadziuś, na Kieleczczyźnie. Na Kieleczczyźnie. No tak, rodzice ufundowali piękny pomnik Jana Pawła II. Jest tutaj zdjęcie i jest ta tabliczka. Na chwałę Bogu ofiarowali tę figurę Marianna i Wacław Brożyna w Kondrożej Wielkie 2009 rok. I to jest ta figura z Nowokoszynie. Właśnie byliśmy, no pojechaliśmy wspólnie, to są te zdjęcia. Ale trzeba jeszcze podkreślić, Ela, że tatuś od tutaj, jak tylko się zawiązała ta społeczność, jeszcze po ślubie był ministrantem, cały czas usługiwał w kościele, w Komrze są jeszcze zdjęcia przecież takie, prawda? I w Radzie Parafialnej. Tak, i w Radzie Parafialnej bardzo długo właśnie też udzielał się, także... No. To są maleńkie zdjęcia, ale tak wyglądało pole cebuli, to są rodzice. Jeśli można by było właśnie... Najpierw trzeba było zdjęcia, które... No gdzieś się podziały tutaj, już nie odnaleźliśmy, ale są duże, bo zależało mi na tym. Tak wygląda właśnie pole 20-30-arowe, tak, bo więcej nie można. Oczywiście również wtedy też były transakcje wiązane. Dostanie pan 20 arów cebuli pod warunkiem, że pan weźmie warzywo, z którego... Niewiele będzie pieniędzy, na przykład sałatę, wystarczy, że popada deszcz, i sałatę się skosi, spali, wyrzuci. Pamiętam, że tak. Albo jedna mgła i już. Dziadusia, jak się nazywała? Kanar. Ziarno też, z którego nie było pieniążków, to jest do żywienia kanarków, ale też trzeba było wziąć, wyhodować, sprzedać, oddać. Trawy nasienne też, tatuś miał, pamiętam. Pracowitość, oszczędność to pochodzi od moich rodziców. Bo moi rodzice byli przed pierwszą wojną światową w Niemczech, którzy znają język niemiecki, znali język niemiecki i nam przekazywali, jak niemiecki kraj jest bogaty, pracowity i oszczędny. I to weszło w nas, żebyśmy pracowali, oszczędzali, nie marnowali. Tak. No i z Bogiem zapał brat. Ślub w Niemczech. No, tak był piękny. I tam to wychodziło bardzo dobrze. Także niewątpliwie gospodarstwo dziadków, jeździliśmy na wakacje, gospodarstwo dziadków było niezmiernie zadbane. Ogrodzenie poza bramą wjazdową, to całe ogrodzenie było naturalne, z gęsto posadzonych świerków. Tak gęsto, że śniadanie w ogrodzie przy kapliczce, która dziś jest uznana za dziedzictwo i nie wolno jej, nie należy jej zburzyć, ona jest. To było przepiękne, ten śpiew ptaków, a poza tym wszystko było egzotyczne, bo można było tam w domu dzieci należało smarować chleb masłem.
ale na wakacjach już mogła być modna bardzo margaryna. Była niezmiernie modnym smarowidełkiem, prawda? Bo ponieważ to ale barszcza bardzo lubiłam. I tam można było wreszcie margaryna. Kieleckie te barszcze białe. No, to nas chcieli ugościć, bo to gdzie? To nas zachodzić. A my nic tylko chciałyśmy. Właśnie grzyby, barszcz takie. I babcia zawsze jej, u dzieci. I na koloniach. My chcemy coś innego. Tak. I na koloniach, i u dziadków, i praca w polu. I myślę, że tak. Coś tam przeszło, mamy nadzieję. Ktoś tam został w Krym Kieleckim? Jest jakiś kontakt, jakaś rodzina? Tak, tak? Brata. Syn. Syn jest, mieszka w tym miejscu. Oczywiście to nie jest już domek drewniany, jest dom murowany. Natomiast część tego ogrodzenia naturalnego. Jest, jestem wiem, że jest i kapliczka jest. Jak ta miejscowość? Zofiówka, bardzo blisko Bielin. Taki znany. Pięknej, ogromnej wsi. No i tam się to właśnie w tej Zofiówce, ten pomnik papieża? Nie. To jest w Makoszynie. Pomnik jest w Makoszynie. 100 kilometrów od Zofiówki to jest. Kościół ma. W Zofiówce nie ma kościoła. Tak, to jest taka była maleńka. My chodziliśmy, będąc tam na wakacje, chodziliśmy do kościoła w Bielinie, w Bielinie. Sandałki w ręce, boso z babcią po tych piaskach. Dla nas to była straszna frajda. I byłyśmy egzotycznie zapewne ubrane dla ludzi mieszkających tam, ponieważ w kościele słyszałyśmy. Z zachodu. Kumo. Z Zachłedu przyjechały. No. Tak było. Tak, dzisiaj jeszcze. Tak. Oni jeszcze w zapaskach. Miałyśmy krótkie sukieneczki. Pięknych organdynek. Mama na pewno. Ale ja wróciłam Kieleckie teraz. Ja wróciłam za ciebie. Tak. Jedna z córek. Ja jestem tutaj wnuczką. Do dzisiaj mieszkamy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wcale sobie pod Ostrowcem nawet. Mówimy o przodkach, o dzieciach, ale tak nie dowiedzieliśmy się właśnie, ile państwo się dzieci doczekali, ile wnuków, prawnuków może. Mamusiu. No, trzy córki mamy. Trzy córki. Dzisiaj. Dzięki Bogu. Pięcioro wnuków. Pięcioro albo sześcioro. Pięcioro wnuków. A chyba prawnuków? Dziewięcioro. Dziewięcioro prawnuków. Brzeg jest na udane życie. Nie, to praca, to mi się wydaje, że... Ale jest takie zrozumienie, takie... Szacunek do siebie i oni naprawdę... Nie mieliśmy czasu się kłócić, nie mieliśmy się czasu rozwodzić, myśmy myśleli tylko o domu, o dzieciach, o pracy i tak zeszło. No ja jestem już od Częstochowy, tam z Łódzkiego. Tak. Przyjechałam tutaj... Z Niemiec, prosto po wyzwoleniu. Z Gierlitz. No, tam się pracowała. Koń, myśmy tu przyjechali, tam taką małą przyczepkę mieliśmy, no to dwa tygodnie jechaliśmy, no bo tylko przed wieczorem, tośmy wszędzie zawsze zatrzymywali się, no. Trzeba coś zrobić było do picia, no i coś tam zjeść, no i przespać się i dalej. Ale Niemców nie było nigdzie, no tydzień, nigdzie, wszędzie było pusto. Rosjanie. Nie było Niemców. Nie wiem, czy oni jak uciekali stąd. No to był maj, 45, tak? W maju przyjechałam. To tak, zaraz. Po wyzwoleniu. No. Tydzień, żeśmy tam jeszcze byli, no i potem ten Bauer dał. I opowiedz, mamusiu, teraz właśnie, gdzieś, bo to... Takie ciekawe. Spotykamy się tu z okazji rocznicy. I kiedy mamusia przyjechała z ludźmi, z którymi razem pracowała w Niemczech, oni objęli ogromne gospodarstwo w Wądrożu i mamusia. No razem z nimi była. Z nimi pracowała. Jeszcze rodzice, jeszcze mi się nie spotkali. Rodzice byli we Francji. Więc mamusia spotkała rodziców. To było wielkie gospodarstwo. Już po swoim ślubie. Ale chcę, mamusia, żebyś powiedziała właśnie o tym. Właśnie o tym okresie, kiedy u nich pracowałaś. To byli bardzo uczciwi ludzie i. Ponieważ mamusia nie pobierała żadnej zapłaty za tę pracę, w związku z tym urządzili mamusi oni wesele. Piękne wesele, była pięknie ubrana. No, idziemy po portret. Bo jest portret na ścianie, zaraz przyniesiemy. Tak, była pięknie ubrana, było piękne wesele. To było takie podziękowanie. I utrzymują kontakty, ci ludzie wyprowadzili się, mieszkają pod Poznaniem. Już oni nie żyją, ale z ich dziećmi utrzymują kontakty, zresztą wakacje też. No, Kliczka jest przez nich też urządowana. Spotkaliśmy się z nimi. Wiesz, takie
No miłe. Takie szacunki. Ale mamusiu, opowiedz, co nie było tak jak ja w dniu ślubu. Malowałam się od rana i szykowałam się, myśląc wyłącznie o tym momencie. Powiedz, jak ty się przygotowywałaś do ślubu? Ja to musiałam wszystko poprzątać, bo były krowy, były świnie, były kury. No to trzeba było wszystko ponakarmić, wydoić krowy. No. Dopiero się ubierać, szykować. Dopiero kościoła. No przecież ja nie byłam przy rodzicach, żebym mogła tak jak być wolna, nie? Trzeba było robić to, co było trzeba zrobić. No. A po ślubie? Każdy poszło do siebie sam. Jeszcze tutaj. Jak żeśmy tu przyjechali, to nic nie było, tylko gołębie, bo gołębie, no to nie dało się. To były gołębie. Gdzie, nie, gdzie kot? No i mysz tak dużo, że no to kota nam z Kielc przywieźli, handlarze takie przyjeżdżali, bo te po zboże, po rzepak, no rzepak my jak wykosili, to później kijami żeśmy wymuczyli. Nie, prądu nawet nie było, no jak żeśmy trochę chcieli chleba, żeby upiec, nie było mąki, jak nie przyjechali, nic nie było, no to był śrutownik, nie, to przywiązali powrozy i 8-10 ludzi my ciągnęli, no żeby śrutować to coś, żeby chleba. My tu przyszli, no to nic nie było, no tylko kupa śmieci wszędzie, sprzątania było ogromnie dużo. W tym mieszkaniu jeszcze był szpital, że to wojsko było rosyjskie przecież, nie? Tam, no, wszystkie były, te szafy były poprzewracane tak tymi drzwiami do podłogi i te szafy były poustawiane i pokładzione i na tym były... No, przecież było bardzo, bardzo dużo wojska i dużo chorych, bo przecież ile umarło, jaki tu był w naszym cmentarzu, przecież jest, zabrali ich, no ale ty by pochowani. Po ślubie, no. Po weselu, to nie powiem. Mamusia poszła i chcę, żebyście opowiedzieli właśnie, mamusia wróciła do swoich chlebodawców. Tatuś do swojego domu, ponieważ nie mieli wspólnego mieszkania i znaleźli ten dom, a w 47 roku, czyli 2 lata po wojnie, on już był totalnie zniszczony, zdewastowany, wszystko było zabrane. Powiedz, tatusiu, od czego zacząłeś? No to nie było nic przecież, ani okien, ani światła, ani... No, ani światła, ani piecu, ani okien, ani drzwi. Nie było. Nie, to było już gdzieś bardzo było tak, jak to dawno. Musiałeś to wszystko. Wszystko było zajęte, tylko jeden ten domek jeszcze był taki, no to już... Nie to, że majster robił, tylko trzeba było iść w innym domu, wyrywać okna, przyjeść do innej miejscowości, bo to już było wszystko zajęte. A pierwszą noc, jakby tutaj zamieszkali z żoną, to drzwi kocami pozatykaliśmy, to przecież to było jeszcze w szturuj. No nie było okien, no nic nie było. I tak my się dorabiali właśnie w naszym życiu. Pierwsze koześmy sobie kupili, a później kaczki, a później świnka, a później to. Czyli dzięki Bogu. Krowę, potem krowę. A do potem krowę, tak. No, a potem ciągnik, jak już krótka. Koni był, koni był wcześniej. Dzięki Bogu, że nam w życiu, tak jak po maśle, szło nam do góry. Co dzień nie robiliby się bogaci, dzięki pracy i oszczędności. Bo mieliście wspólny cel. A tu dzieci przychodziły, tak, a tu nie było w co ubrać, ani sukieneczki, ani koszulki, nic kompletnie, bo w sklepie nie było nic. No dobrze, i tak, moja żona umie coś uszyć, coś upleść, ja to samo umiem zrobić, tylko nie było z czego. Co zrobić? Zakontraktowałam len, pojechałam rowerem do Strzegonia, zakontraktowałam len i zaliczkę przywiozłam towaru. I z tego towaru już nocą myśmy poszli, rano już dzieci mają na sobie koszulki, sukieneczki. Pamiętam ten tur pod na ten temat można. Ciągle. Bardzo dużo mówić, ale lepiej to mniej mówić, bo jakby dwie nocy nie spał, jakbym to zaczął opowiadać. Nas tu przyjechało 9 rodzin pierwszych osadników. No, 9 rodzin, z nami wójt, sekretarz, tu byli oni, tylko oni jeszcze żon nie przyjęli, tylko byli sami, a potem dopiero jak się zagospodarowali, to przywieli sobie dopiero żony. No to ja przyjechałem z bratem. No to ty, tak. Bo brat z Niemiec wrócił, bo 3 braci było w Niemczech na pracy. Złapane na łapance, wywiezione tam. Brat tu zamieszkał
I przyjechał do rodziny budowy i ja z nim przyjechałem tu. To też jest nasz dom, tylko winny, nie? No i później wziąłem się za swoją rodzinę. Zaraz wybrali sobie, poszukałem dziewczynę, fajną dziewczynę. No i wziąłem się za swoją dzieło. Młody chłopak taki, no, że przecież miał 21 lat prawie. Za parę miesięcy miał 21 lat. Bo nie wychodziło mi inaczej. Jak ja no bo nie zapisaliby tego domu, jakby nie był tak, żonaty. Ale bo ślub brałeś, prawda? No, tak. Przecież co już było w warsztacie w Krawieckim coś zrobić, ktoś musi ugotować śniadanie, ktoś musi uprać, ktoś musi posprzątać. A jak ja będę sprzątał i gotował, to nic w warsztacie nie zrobić. No i wziąłem się za chwalą żonę. Nie zobaczył przez okno ją jak biegła, bo tu za tym domem była kiedyś taka ścieżka. I zawsze opowiadam, jak właśnie ją ujrzał i co to za jedna, gdzie ona biegnie, musiał wyczaić po prostu. Dziewczyny, to ja miałem moim szyłem spódniczki, kaftaniki. No w drodze żeśmy jechali tak przez te wioski, to tak, gdzie chcieli, to się zaczęło, ale wszyscy chcieli razem, nikt nie chciał tak być sam. No. No to wybrali wądroże, mi się podobało. Wszędzie patrzyli tylko gdzie, żeby był kościół. No przejechali my mają, no nie ma kościoła, nie, tu się nie zatrzymam. Ale później żałowali, że w Legnickim Polu trzeba było się zatrzymać, bo do Legnicy było bliżej. Ale to jakoś tak, no, wszyscy tak zadecydowali, że a no to dalej jedziemy, no tu się zatrzymujemy, no i tuż to tak, jakoś my tu tak też zaczęli. A jak tak, właśnie zdrowie tak. Państwa? W miarę. To jest bardzo, jeżeli ja bym mówił o sobie, to bardzo dużo jest do rozmowy. Ale chyba z 8 razy byłem w szpitalu. Operacji miałem bardzo dużo. Ale ogólnie to się źle. Serduszko bardzo mam swojutkie. Rozrusznik już mam. Koronografię miałem we Wrocławiu. Ale dzięki Bogu, że się na nogach chodzi. To no, jest się sprawne, słowo i to jest tak. Chorobsków pełno, tak. I całe szczęście do tej emerytury jakoś starcza na tabletki. Nie jest źle, nie ma co narzekać. Ale przedtem ludzie się cieszyli. Do 2 października. Cieszyli się, tak już obchodził 90. O, mamy taką statuetkę tu na tak. I to są właśnie... Robiliśmy w Kamelonie, imprezę robiliśmy dużą. Tak, bo uroczystość była w Jaworze. Tak, piękna. O, i tutaj mam też jeszcze jedną. Mamy dzieci od Boga. Bardzo dużo dzieci. Dziękować Ci Boże. Za ten majątek. To jest wielki majątek, bo my już schodzimy z tego świata. Ale jak widzę, dominują kobiety w rodzinie. Mężczyźni pracują, pracują. Ale ogólnie to tak, rzeczywiście. Ja mam 2 dziewczynki też przy tym. Ale ja mam 2 synów, więc to... Ale ona ma za to... Ja mam 2 synów i córka. Ale moja córka ma właśnie. Moja córka ma 2 synów. No. Po czym mam 3 wnuków. Okej, okay, urodził wnuk też mam. W 7 niebie. Tak się jest fajnie. Jak trzeba pieniądze wydać na coś, na zdrowie, na dziecko, któreś, to trzeba natychmiast wszystko robić. Nie żałować. Ale dzięki pracy i oszczędności można do czegoś dojść. Ta. Bo były takie biedne czasy, może pan już ten aparat wyłączy, to sobie tak prowadzi.